Siema, tak jak widać, działóweczki mam już praktycznie skończone. Zostało tylko podocinać ostatnią warstwę. Później pokleić, no i całą szczelinę na samym końcu pod samym sufitem zapianować. Tak więc, tak jak widać, praktycznie wszystko zostało. Zostało jeszcze podocinać troszeczkę bloczków pod sam sufit. No i można się brać za klejenie. No, luka, jaka została do uzupełnienia, to jest tak w granicach od 9 do maksymalnie 10 cm. Tak więc bloczki tniemy mniej więcej na 7, 7,5 cm. I bierzemy się do znaczenia 7,5 cm. Kreseczka. W tych miejscach, gdzie mi się zmieści 8 cm, to tnę po prostu bloczek na 3 części, czyli dwoma cięciami. A tutaj jeszcze potrzebuję parę takich sztuk na 7,5, tak więc będę musiał zrobić 3 cięcia. Ustawiamy pion, pisica i ogień. Równiusio idealnie, tak więc cacuszko. I w taki sposób jeszcze 40 sztuk mniej więcej. Równiusio, elegancko. Tutaj jeszcze został ten kawałeczek ściany.
tutaj będzie stawiona rozdzielnia elektryczna. I na ten fragment jeszcze będę musiał sobie, teraz sobie właśnie przypomniałem, jeszcze będę musiał wyciąć, zrobić sobie po prostu z 24 12, bo wyjechałem ich wszystkie 12 bloczki. Tak więc wyliczone mniej więcej ok. Nie dostało nic. Odpadów działówek jest tyle i wcześniej jeszcze wyrzuciłem przed montażem okien. Ja wiem, taczkę może, taki, też taki w ścineczku, tak więc odpadów jest bardzo mało. Zapomniałem kamery włączyć wcześniej. Zobaczymy, jak to będzie szło z kamerą, czy nie będę wadził sufit, ale no troszeczkę będę wadził. Ale myślę, że kawałek coś wam pokażę. Jak to idzie. Dobrze, nie ma najmniej bardzo problemu. Wysoko tam odpowiednią. Tylko ta kamera trochę przeszkadza. Myślę, że chyba jednak ustawię gdzieś z boku i... Ale no, zobaczymy. Jednego pozostałem. Najważniejsze, żeby dobrze złapać. Wszystko na miejsce. I kontroli jeszcze poziomy, co ma rację. Mało ważne. To się bardzo nie odstaje. Mniej więcej tak to wygląda. Musimy dociąć. Etap murowania już zakończony, teraz zostało tylko zapianować górę i podocinać otwory drzwiowe. Tak więc bierzemy się do roboty. Troszeczkę już przetestowałem bez kamery, jakoś tak malutku idzie. Patencik, żeby było wygodniej, a pistolet kawałek wężyka. No i tutaj jeszcze wstawiłem rurkę, taką dosyć cienką, jeszcze zmieciona na końcu, żeby głębiej ten, żeby głębiej sięgnąć pianą, bo tak to troszeczkę wypływa z jednej strony, a z drugiej nie dochodzi do końca, tak więc spróbujemy teraz, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najpierw oczywiście
Wyschnie ci woda. Kupiłem sobie 4 i zobaczyć, na ile mi to wystarczy. No i coś mam wrażenie, że będę musiał jeszcze pewnie drugie 4 dokupić. Ale to zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Mamy już wszystko zaplanowane. Poszło łącznie 7 puszek na całą szczelinę u góry, no i jakieś takie większe dziury w murze między fogami, na zamkach. O, coś takiego jak tutaj było zaklejone pianką. Będzie łatwiej później z piankarzem i w ogóle. Tak więc teraz się bierzemy za wycinanie piany, a później otwory. Nożyk oczywiście musi być ostry. Jeszcze co wam mogę podpowiedzieć? Takiego tipa. Jak się nożyk już zaczyna tępić, nie ma sensu wymieniać, po prostu przejeżdżamy po betonie. Jest znowu ostry. I tak wykorzystujemy ostrze, póki się nie złamie. I know it hurts.